Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z Rebirth w Champions X i dzisiaj sobie obczajmy nowy Summer Event, nawet nie wiem kiedy on wyszedł, pewnie w niedzielę jak to tam, albo w sobotę jak to update'y z Rebirth w Champions X się pojawiają, ale dzisiaj sobie go tylko troszkę obczajmy, pootwieramy parę jajek, w ogóle jeszcze mamy event na 15 razy kliknięcia, na 8 razy szczęście i razy 2 hard speeda, więc na pewno trochę petów pootwieram, ale ja i tak czekam na event w Headpunchu, tu nic żadnego nowego tab skinsa nie ma, w ogóle co my tu mamy? Update 66, Summer Event, 3 nowe jajka, 17 nowych petów, nowa waluta, eventowe upgrade'y, Summer Shop i część druga nadchodzi. O, i w ogóle jakiś Firebee za 30 level, 10 trylionów, to słabo, nie? Właśnie. Dobra widzowie, obczajmy ten kod, może to będzie Summer? Nie, kod Wygos, no to nie mam pojęcia. Jaki może być kod? Jak ktoś z was wie, to można pisać w komentarzu. Czy ja mam tu jakieś kwestiki? Aha, 60 minut gry nabijam, okej. Okay. Nic więcej tutaj nie ma. Lecimy sobie na Summer Event. Dobra, jesteśmy i co my tu mamy? I zbieramy kokosy. Chyba zupełnie jak rok temu, ale inna mapka jest. Jest tutaj woda. Czy to jest taka kopuła? O, gdzie ja jestem? Ile tego tutaj jest? Patrzcie widzowie, wszystkie te pety, portale. Co ja odkryłem? Skrzynka, jajko. Oj, gdzie ja lecę? Halo? I w ogóle kokosy mi się nabijają. Nie wiem, czy ja nie zbugowałem właśnie jakimś cudem gry i mi się kokosy same nabijają. Bo ja nie mam peta, co mi kokosy daje. Teraz dobre pytanie. A wyłącz wyklika. A, dobra, to kokosy z klikaniem się nabijają. Mamy Summer Chesta. Lag boosta dostaliśmy. Mamy jajka. Jajko za Robuxy, za 300 kokosów, za 12 tysięcy kokosów i to pewnie będzie w drugiej części jajo. Mamy sklep, mamy specjalnego peta, kliki, boosty, lag boosty, rebirth boosty i coś tu jeszcze mamy. Tam jest jakiś balon, ładnie to jest udekorowane, no ale wiadomo, to profesjonalny team dekoruje. A nie, tu po prostu jest dróżka, żeby sobie biegać i zbierać kokoski. A jeszcze chciałem upgrade'y zobaczyć, a tam co będzie? A tam chyba kolejna dróżka jest po prostu, dokładnie tak. Te upgrade'y tutaj mamy. Mnożnik klikania, mnożnik kokosów, plus jeden pet, szczęście, shiny pet i przechowywanie zwierząt. Czyli to co zawsze, to otwórzmy sobie trzy jajka. Co to było? Beach Dog 1O i raz 1,2 kokosa. Tylko 3 pety mi założyło. Dziwne. A to pewnie na tej mapie. Chodzi o to, że to jest najlepsze na tej mapie pety. Dobra, otwieramy dalej. Dobra, coś tam otworzyłem. Na złotego przeróbmy. Wyposażmy najlepsze. Razy 1,5 razy 2,4 złoty ma. O, to już mi się podoba. Tylko coś buguje to zakładanie petów. A czy przy klikaniu? Tak, przy klikaniu też się więcej kokosów dostaje elegancko. To ja sobie chcę nazbierać na lepsze jajko jakieś. Dobra, mamy 12 tysięcy, otwórzmy sobie jedno jajo. I usunięto mi częstego, bo ja zapomniałem to wyłączyć. No to super. Mam ile? 7 petów na 11, w ogóle pokazuje mi, że mam 5 na 11, super. Coś pobugowane to jest strasznie. I trafiłem legendę, widzowie, Beach Crab. Ile on ma? Gdzie jest crab? Tutaj. Razy 5, a to jest epic. Dobra, może być, ważne żeby było. 9 petów, to jeszcze 2 muszę założyć. Dobra, otwórzmy sobie, są jakieś 2, jest 1. Gdzie jest ten plażowy pies? I jeszcze 1. Teraz otwórzmy sobie, tylko żeby częsty mi został. I rzadki, jak? Tropical Golem? Tropical Golem, razy 15, no i elegancko. Wyposażmy najlepsze. To ja widzę sobie po farmie te kokoski i widzimy się, jak już troszkę upgrade'ów porobię i będę miał więcej kasy na kokosy, na jajka. Dobra widzowie, mam już pierwszy milion kokosów, tu już sobie ulepszałem mnożniki kokosów na trzeci poziom, żeby więcej tego zarabiać. No i możemy wreszcie sobie jakiś opening mały zrobić. Puśćmy na auto i mam nadzieję, że coś fajnego zaraz trafi, jakiegoś epika, przynajmniej epic. Jest epic, a otwieram wszystkie, bo i tak będę je craftował na lepsze poziomy, więc im lepszy poziom wiadomo, tym też większy mnożnik mają. To te częste na razie mogą być. O, jakiegoś złotego tam trafiłem. Kolejny epic. W ogóle jaki ja mam mnożnik szczęścia? 15 coś, 1507. Epic, dwa epiki, ładnie, ładnie. Zaraz, o i się już mi skończyła kaska właśnie, ale teraz tak, skraftujmy wszystko i co mamy? Toksyczny oktopus, a niezbyt często, okej. Okay. A ta zwykła, to tylko złote, tropikalny ten drink, ale go nie widać, nie wiadomo czemu. Dwa złote oktopusy, złota wyspa, cztery złote golemki. Dobra, wyposażmy te najlepsze, a reszta, czyli beach crab już chyba idą w zapomnienie. Usuńmy go. Drinki zostają, aha, drinki są słabe, tak? No tak nie do końca.
A wyspa ile ma? Razy 44. To ile dostanę za kokosa? Po 12 tysięcy, jak dobrze widzę. Ładnie, dobra. To i tak się opłaca tutaj biegać, bo te kliki z kokosów to chyba normalnie lecą, a pety nie mają na to wpływu. A kokosy zbierane z ziemi dają bardzo, bardzo dużo. Już mam 500 000 uzbierane. Dobra, widzowie, ja sobie uzbieram na jakieś upgrade'y, ulepszam ten mnożnik kokosa i jeszcze na opening nazbieram. Dobra, widzowie, nafarmiłem 10 milionów kokosów. No, trochę długo się to zbiera niestety, ale przyszedł czas zrobić jakiś opening i postanowiłem, że będę od epiku w górę zostawiał. Trafiłem w ogóle legendę z tego jajka. Razy 50 miała na pierwszym poziomie. Czyli te zwykłe... Myślałem, widzę, że usunąłem peta i już się wystraszyłem. Czyli te wszystkie takie zwykłe pety, niezbyt częste, nie potrzebuję. Usuwamy je, resztę z potem usuniemy. A teraz... lecę otwierać. Wszystkie buściki chyba mam. Żeby kolejnego questa zrobić w sezonie 15 potrzebuję legendę trafić, więc mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki. Ja otwieram. Widzimy się, jak skończy mi się kasa oczywiście. Dobra, widzowie, skończyła mi się kasa. Zobaczmy, co trafiłem. Trafiłem Mythical Dragona i pełno tych legend, więc questik kolejny zrobiony w sezonie. Dalej muszę skraftować 5 złotych petów, grać przez godzinę znowu i zrobić rebirfa 10 tysięcy razy. To nawet bez problemu teraz zrobimy. Nie mam tyle przycisku, bo nie stać mnie było. I ten Tropical Dragon ma 5 DE. Elegancko. Skraftujmy złotą legendę oczywiście, co ja się będę. Razy 100, a to razy 500 ma. I pełno epików. Wow, ile epików. Dobra, skraftujmy wszystko. No i teraz te tropical drinki, oktopusy mogę pousuwać na spokojnie. I zostały mi same epiki i sam... A nie, jeszcze tu są tropical oktopusy, ale to muszę coś lepszego znaleźć na to miejsce. I teraz dostaję po ile? Po 50 tysięcy za kokosa. No i elegancko, widzowie. Teraz można farmić. Czy ja mogę coś fajnego w sklepie kupić? Na przykład szczęście razy 3. 10 milionów to kosztuje, okej, okay, dobra, pokupujmy sobie wszystko, co mogę. Tak, to kupmy, a to wszystko jest po 100 000? Nie, dobra, nie wszystko. To jest po 10 000, po 100 000. Nie chcę po 1 000 000 wydawać na razie i tak mnie nie stać. A w upgrade'ach coś mogę? Nie, wszystko jest już po 1 000 000 000, okej. Okay. No ale dobra, widzowie, to by było na tyle z tego eventowego update'u. Nic ciekawego już tu więcej nie ma, nie będę wam pokazywał, jak farmię na kolejne jajka i na upgrade'y, bo to jest w sumie trochę nudne. I tak już dostaję bardzo dużo. Patrzcie, jak mi te kokosy lecą po 50 tysięcy. Fajne jest to, że razem z klikaniem się dostaje kokosy. Nie pamiętam, czy na poprzednich eventach też tak było, ale chyba nie. Kupmy sobie mnożnik. Oczywiście będę celował w szczęście, w shiny i w wyposażenie i oczywiście w te kokosy, żeby je ulepszyć. A ja mam nadzieję, że trafię więcej mythicali. Wam również życzę szczęścia z tymi mythicalami. No, tutaj muszę grać tylko przez godzinkę. I będzie kolejny questik zrobiony. I napiszcie oczywiście, widzę w komentarzu, jak wam się podoba ten event. Dla mnie już te eventy tutaj szału nie mają, bo wszystkie polegają na tym samym zbieraniu jakichś rzeczy i kupowaniu ulepszeń sklepu, w sklepie jeszcze dodatkowych rzeczy i w sumie to tyle. I otwieranie jajek. Ja wam życzę szczęścia przy otwieraniu. Zostawcie łapeczkę, suba i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.